Hej, witam Was serdecznie. Słuchajcie, będzie kolejna bardzo prosta rzecz, a w sumie to dwie rzeczy, bo pokażę Wam, jak zrobić takie opaski do włosów, ale nie takie sztywne, tylko takie opaski na gumeczce. Ja osobiście bardzo takie lubię, mam takich dużo i pokażę Wam, jak takie zrobić bardzo prosto i szybko samemu w domu. Jedna będzie opaską warkoczem, a jedna jeszcze się nie namyśliłam jak ją nazwać, ale nie czepiajcie się, że znowu warkocz, bo ja po prostu lubię warkocze i tyle. I będzie podobna w sumie do tej bransoletki, którą już robiliśmy i zapraszam. Więc moja pierwsza opaska będzie w kolorze takiego pudrowego różu oraz takiego, co to jest, takiego brązu. I robimy to dokładnie to, co robiliśmy przy bransoletce. Jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam. Mam tu taką starą koszulkę, która już jest pocięta wcześniej, była potrzebnie czy tam niepotrzebnie. I tnę z tej koszulinki mojej takie dwa paseczki. Potrzebujemy trzech pasków, tak jakbyśmy chcieli pleć warkoczek, bo w końcu warkocz to będzie. Nie za grubych. Nie muszą być jakoś, wiecie, dokładne. Takiej gdzieś grubości. O długości mniej więcej takiej, żebyśmy mogli opasać nią głowę, że tak powiem. Mam trzy gotowe paseczki. Słuchajcie, te bawełniane paseczki tak sobie wyciągamy, przez co one uzyskują taki kształt takiego ruloniku. Ten niestety... A nie, też uzyskał. Więc w porządku, widzicie, bo wtedy łatwiej nam jest sobie składać. Ja sobie włożę ten brązowy w środek i znowu zaplotę sobie z nich warkoczek. Tak wygląda mój warkoczek już gotowy. I będziemy potrzebowali jeszcze kawałka gumki. Najlepiej właśnie, żeby gumka była czarna. I co zrobimy? To obwiążemy sobie tutaj koniec naszej opaski bardzo, bardzo mocno. Zawsze to podkreślam. Po prostu nie może się tu nic nam absolutnie rozpaść. Więc jak najmocniej potrafimy, musimy związać tutaj koniec. I kiedy już bardzo mocno go zwiążemy, to pozbywamy się tych resztek, pozostałości wszystkich, żeby nam nic tu nie zwisało. O właśnie, dokładnie tak. No i drugi koniec, jak nie trudno się domyślić, przywiązujemy do drugiego końca naszej opaski i obcinamy pozostałości, których chcemy się pozbyć. Tak wygląda gotowa opaska, jaką podobno możecie kupić również w H&M, jak podejrzewam. Tak wyglądam ja w opasce, to jest jedna wersja, jak można ją nosić, ja tak lubię nosić opaski. Oczywiście to musicie pamiętać, żeby gumka i opaska były wymierzone do średnicy waszej główki. Tu pokażę Wam opaskę warkocz, jaką posiadam z H&M-u. Także no duże różnice, nie no jest jakaś różnica, ale tutaj też można sobie na przykład wybrać takie kolorki i będzie bardzo podobna, tu jest srebrna nitka. A oczywiście jest też inny wariant noszenia tej opaski, zaraz Wam pokażę. Opaskę można nosić również tak, przez co spełnia już swoją taką założeniową jakby funkcję, że po prostu odgarnia nam włosy. I tak to wygląda. A teraz pokażę Wam, jak zrobić taką drugą, podobną opaskę. Słuchajcie, druga bardzo prosta opaska będzie zrobiona ze wstążki. Możecie wybrać w pasmanterii dowolny, interesujący Was kolorek wstążki, jaki Wam się tylko żernie podoba, albo jaki Wam będzie do ciuchów pasował. Ja mam tu różne dziwne kolory, żadnego ładnego, ale może pokażę Wam, jak to zrobić na takiej białej wstążce. Będzie mi łatwiej pokazywać i białe nie będzie mi się przynajmniej gubić we włosach, chociaż w sumie ta też jest śliczna, taka delikatna,
ze złotym biel. Może taka, jeszcze się namyślę. No nic, nie, zrobię najpierw na tej białej, a wy zróbcie na jakiej tylko chcecie. Więc będzie nam potrzebny kawałek wstążki, troszeczkę mniejszy niż obwód tak o naszej główki. Więc gdzieś taki kawałeczek. Ucinamy go. Końcówki wstążki można przypalić, żeby się nie strzępiła. Ale to nie jest konieczne. Słuchajcie, robimy sobie taką zakładkę. O tak. Żeby tu mógł nam wejść kawałek gumki. O tak. I tą zakładkę przyszywamy do wstążki i tak robimy z obu stron. Chciałam wrócić i powiedzieć, że biel ma być bardzo modna tego lata, więc robię białą wstążkę, opaskę. I słuchajcie, przypalam sobie jednak, się zdecydowałam na przypalenie końca, żeby ona mi się po prostu nie strzępiła. I bierzemy i delikatnie sobie tak o szybkimi ruchami opalamy, żeby nie poparzyć też siebie i wstążki nie spalić, ale ona jest ze sztucznego tworzywa, więc ona się nie powinna palić. I tak jak tutaj widzimy, się marszczy i już się nie marszczy. I zaszywamy ją. No i kiedy już mamy zszyte, tak jakby wszyte te dwa końce, oba, jeden z jednej i drugi z drugiej, tu mi coś za bardzo odstaje, ale to można najzwyczajniej w świecie przyciąć. O. To słuchajcie, wkładam tutaj gumkę w tą jakby pętelkę. Ciężka sprawa, nie tak łatwo. Nie no, żartuję, tu już widać koniec. Więc przeplatam gumeczkę. Przez jeden, a ja się sama pomęczę, i żeby was nie zanudzać. A kiedy już przeplotłam z obu stron, odmierzam sobie, ile mi jest potrzebne na główkę i związuję bardzo dokładnie gumeczkę, żeby nam się nie rozwiązała. I resztę odcinam. Jak zawsze. Zresztą mi będzie potrzebne gdzieś tyle, niedużo, gdyż dość duży kawałek wstążki sobie ucięłam. Mocno zawiązujemy i odcinamy. I teraz słuchajcie, jest wasze pole do popisu, że tak powiem, znowu, gdyż jak chcecie, możecie sobie tą wstążeczkę przyozdabiać. Ja wszyję na nią różne dziwne rzeczy, zaraz zobaczycie, co to będzie. Słuchajcie, świetnie wyglądałaby wstążka taka na przykład czarna z powpinanymi w nią ćwiekami lub nitami. Myślę, że to byłby fajny bardzo pomysł. Aczkolwiek ja postanowiłam utrzymać swoją wstążkę, może już w dość niemodnym, ale klimacie, który mi się podoba, to jest klimat marynarski. Myślę, że do takiej bieli, z taką bielą właśnie kojarzy się marynarski klimat. I powpinam, znaczy poprzyszywam do niej takie marynarskie guziczki. To jest czerwony, niebieski i taki złoty. I pokażę wam, co mi wyszło. A tak, moi drodzy, prezentuję się ja w opasce, tej drugiej. A zdecydowanie stwierdziłam, że nie są to moje kolory i tonacja kolorystyczna absolutnie, więc pewnie nie będę i tak w niej chodzić. Ale jest to moja propozycja, jeżeli miałabym materiały w domu, bo ja nie przygotowuję specjalnie materiałów, tylko biorę to, co mam pod ręką, że tak powiem. Jeżeli miałabym inny kolor wstążki i inne dodatki kolor, to bardzo chętnie bym w niej chodziła i właśnie wy możecie, jeżeli wam się spodobało, zrobić to w swojej wersji kolorystycznej. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli chcecie otrzymywać nowe propozycje, jak zrobić coś szybko, łatwo i tanio samemu w domu. Pozdrawiam was serdecznie.